Witam Was, z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Gods Will Be Watching. I tak, jeżeli dobrze pamiętacie, ostatni odcinek to nie poszło nam zbyt dobrze, z tego względu, że tak naprawdę nie wiedziałem, jak dużo czy to Jack, czy to Burden są w stanie wytrzymać na ścianie płaczu, jak ja ją będę teraz nazywał. I cóż, wracamy do początku, wracamy do tak zwanego Square One i teraz spróbujemy do cholery jasnej przeżyć te katusze i może tym razem uda nam się wyjść z tego cało z Jackiem na pokładzie, a nie z jego zwłokami, bo tak jak mówiłem wcześniej, jakoś nie wyobrażam sobie, żebyśmy kontynuowali tę grę bez Jacka, którego już polubiłem, bo tak jak mówiłem wcześniej, no te postaci w tej grze są dość barwne i mają za sobą jakąś tam historię, którą powolutku będziemy odkrywać. A z racji tego, że większość tekstów tych dwóch kolesi już znamy, no to, znaczy ten w ogóle się nie odzywa, to inna kwestia, ale z racji tego, że większość tekstów już znamy, a ja w miarę pamiętam, jakie tortury mieliśmy ostatnim razem wylosowane przez grę, no to nie będzie aż tyle tłumaczenia z mojej strony. Po prostu będę przewijał ten tekst na takim poziomie, żeby ci, którzy chcą go sobie sami przeczytać i przetłumaczyć, żeby go przetłumaczyli i przeczytali w spokoju, w zaciszu, sami w sobie. Tak samo jak ja to będę robił. Ale na samym początku na pewno nie skłamiemy, więc sobie pomyślmy. Irving, tak. Aj. Dobra, to już słyszeliśmy, więc na pewno jeszcze nie będziemy kłamać. Ale spróbujemy zejść do takiego minimum. Jeszcze raz pomyślmy. Może uda nam się tym razem przejść na samych kłamstwach. I co? Mamy 91% na kłamstwo. Dlaczego by z niego nie skorzystać? Więc skłammy. Dobra. Kto jest naszym szefem? Też to słyszeliśmy. Przemyślmy troszeczkę. Tak, powiedz nam wszystko o waszym liderze. Pomyślmy sobie jeszcze troszeczkę. I teraz pytanie. Czy ja chcę kłamać przy 67%? Nie. Więc może jeszcze raz. Aleksander, stop! Spójrz, która to godzina! Dobra. Baseball Ligi Imperium Holastycznego. Cóż, okazuje się, że akurat teksty niektóre się nie zmieniają. Tu mamy te same teksty, które mieliśmy wcześniej, więc powinniśmy przeżyć tą noc i powinniśmy przeżyć kolejny dzień bez żadnego większego problemu. I teraz pytanie, czy Irving dzisiaj przygotuje dla nas jakąś nową zabawę niż ostatnio mieliśmy? Czy znowu powtórzą nam się te same? Jeżeli tak, no to się by okazało, że drugi raz pod rząd wylosowały mi się te same tortury. Chłopie, miałem ostatniej nocy bardzo dziwny sen. Dobra, wydaje mi się, że to nie było drugiego dnia, tylko trzeciego poprzednim razem. Obijanie nas młotkiem. Tak mi się wydaje, że to było chyba trzeciego dnia, a drugiego dnia mieliśmy coś innego. Ale to może mi się tylko wydawać, bo tak jak mówię, dawno w tą grę nie grałem. No i może się okazać, że coś mi się już pomieszało. Ale Burden na początku skłamy. Naszym liderem jest Brian Kernschmidt, również znany jako niszczyciel, destruktor imperiów. Czego szukaliście w naszym laboratorium? Pomyślmy. Czy jesteśmy głusi? Nie, nie jesteśmy głusi. Ale, pomyślmy jeszcze raz, jeżeli zaczniemy krwawić, wówczas nie pozostaje nam nic innego, jak tylko, właśnie,
Burden kłamie. Burden nie może skłamać. Mamy za mały procent szans, 80% szans. Wtedy bym kłamał bez żadnego większego problemu. Jednakże przy 70% szans nie czuję się pewnie ze skłamaniem, więc może błagajmy o to, żeby Irving nam nic nie robił. Był nowy tekst, którego oczywiście przeleciałem, sorry, i nie przetłumaczyłem, ale jeżeli będziesz tak dalej postępował, to wkrótce będziesz będziesz przesłuchiwał martwe ciało. Okej, damy ci troszeczkę czasu na oddech. Powinieneś respektować prywatność innych. Czego chcieliście od nas? Pomyślmy. Jack się trzyma lepiej od Burdena, więc pomyślmy jeszcze raz, czy jesteśmy głusi. Nie jesteśmy głusi. I teraz kto krwawi? Znowu Burden. I znowu poprośmy. I mamy szansę na skłamanie. Dlaczego nie skłamie teraz? Bo jeżeli teraz poprosimy, wybłagamy, żeby nas nie obijał więcej, wówczas, moi drodzy, następną turę możemy poświęcić na odpoczynek poprzez skłamanie, więc poprośmy o to, żeby nic tam nie robił. Jeżeli nie przestaniesz, będziesz przesłuchiwał martwe ciało, czy zwłoki, jak to woli. Okej, mamy sporo czasu, oddychaj, dobra. Czekaj! Zapomniałem, że mam lody, że wystawiłem lody z lodówki! Żegnajcie, idioci. Dalej, Aleksander. Udław się, dupku. Czyli przeżyliśmy ten dzień i następny dzień. Nie dość, że odpoczniemy następnego dnia na samym starcie, to na dodatek będziemy mieli gotowe kłamstwo na samym starcie, które, no, troszeczkę nam pomoże. Jak myślisz... Where do you think Liam comes from? Jak myślisz, skąd się wziął Liam? I dlaczego... And why do you think he began this revolution? I jak myślisz, dlaczego on rozpoczął tą rewolucję? Powiedział mi, że... He told me he was from a huge high-tech planet. Powiedział mi, że pochodził z ogromnej... planety i nie high-tech, moi drodzy, tylko hive-tech. Hive-tech to jest ul, to jest taka konstrukcja ulowa, gdzie przy technologii, jak to by wam wytłumaczyć, żeby to miało sens? Chodzi o to, że wszystko tam jest ze sobą zsynchronizowane. Czyli na przykład jakaś część planety wykonuje jakiś podelement, inna część planety ten podelement wykorzystuje do stworzenia większego elementu i mamy taki łańcuch przyczynowo-skutkowy w tworzeniu. To wszystko ma właśnie postać takiego ula. To jest taki technologia plastrowa, można by było powiedzieć wręcz, ponieważ polega na tym, że każdy z plastrów, czy jak to woli, klastrów, zajmuje się inną rzeczą, technologiczną, drzewa technologicznego rozwoju jakiegoś konkretnego problemu, co znaczy chcemy stworzyć silnik, więc jakiś klaster zajmuje się stworzeniem dobra, silnik nie, bo nie wiem, jak, z czego składa się silnik, to akurat moja wiedza leży, ale na przykład komputery, czy też jak to woli, płyta główna, jakaś część klastra zajmuje się stworzeniem płyty głównej, płyty drukowanej, inna zajmuje się stworzeniem osobnych podzespołów na tą płytę i tak dalej, aż w końcu cały problem polega na tym, że chcemy stworzyć komputer. I tak jak mówię, każdy klaster zajmuje się jakimś podzespołem. Co więcej, jeżeli tworzymy na przykład RAM, to stworzenie RAMu ma swoje jakieś tam etapy i ten klaster ma swoje pomniejsze klastry. I na tym to ta rzecz by polegała, ten hive tech tak zwany. Speck of dust on a very dirty planet. He was a speck of dust on a very dirty planet. Był tylko... I u nas jest powiedzenie ziarnkiem piasku. A tutaj by było ziarnkiem piasku, czy też fragmentem piasku na bardzo pylistej planecie, wiecie, piaszczystej, no bardzo brudnej planecie, o tak.
And he came to be some kind of rebel punk who led a big group of youngsters against the big corporations. O, i został jakimś, w jakimś rodzaju rebeliantem, chłystkiem, który poprowadził ogromną grupę młodzików przeciwko wielkim korporacjom. To nie miało nic wspólnego z Xenolajferami, z obecnymi pobudkami Xenolajferów, ale tak zgaduję, że zawsze miał apetyt na rewolucję. Jack, powiedział ci to wszystko? Wow, wygląda, że wy dwoje się nieźle zbliżyliście. Jestem naprawdę dobrym słuchaczem. I oto i Liam we własnej osobie. Liam, proszę, przynieś nam następnego dnia medykamenty. Bo słabo, Burden szczególnie stoi słabo ze zdrowiem i potrzebujemy medykamentów. Sorry, że tak późno. Nawet nie myśleliście, że Xenolajferzy zostawią was tutaj, prawda? Dzięki bogom! Wyciągnij nas stąd! Przykro mi, ale to nie jest dobry pomysł. Co? Nie pierdol. Jesteśmy w więzieniu ulokowanym na jednym z wędrujących księżyców Imperium Holastycznego. Ta wielka skała jest zbyt mocno chroniona na ucieczkę z więzienia. To cud, że dotarłem tak daleko. I don't think we can make it together. Myślę, że nie możemy zrobić, że nie dalibyśmy rady razem. Kurna, nawet nie wiem, czy ja mogę się stąd wydostać. Cóż, więc weź krzesło i rozsiądź się. Jaki jest plan? Wiem, że na pewno masz jakiś, Liam. Masz rację. Może być to plan samobójczy. Mogę być samobójczym bohaterem, ale nie jestem idiotą samobójcą. Xenolajferzy przygotowują operację ratunkową. To nie będzie łatwe, ale nic nie zastąpi dobrego planu? Jasnego planu? Coś w tym stylu. Dobra, co mamy zrobić? Chcę, abyście opierali się jeszcze przez 20 dni tortur. Co? Wiesz, mądre plany przeważnie nie są najszybszymi. Dobra, i tutaj nam powie o tym wszystkim, co wiemy z poprzedniego odcinka. Hurra! Co chcemy, aby przyniósł nam następnego dnia? I jak na razie przy takim kłamaniu, niech to będzie healing kit. Dobra, ponieważ Burden się słabiej trzyma tym razem od Jacka, Jack po prostu wystartował tym razem. Gra tak wylosowała, że Jack po prostu wystartował z większym zapasem zdrowia niż Burden, niż sierżant Burden. Dlatego też, tak jak mówiłem, tutaj właśnie wchodzi ten element losowości w tej grze. Niektórym się to bardzo nie podoba, a innym właśnie... O kurwa, będą wyrywać nam zęby. Dobra. Holistycznym. Cholera, nie pamiętam. Ma swoje wzloty i upadki. Ale nie zamieniłbym je na nic innego. Wiecie dlaczego? Prawa ludzi. Imperium Holistyczne nie pierdol... Don't give a shit about fucking humans. O! Ma w dupie te pieprzone prawa człowieka. Dostajesz to, na co zasłużyłeś. Thanks to your own strength. Dzięki swoim własnym... Nie słabościom, tylko tym... Przeciwieństwo słabości, czyli tym swoim dobrym cechom. Pieprzyć równość. Tak poza tym...
ta sytuacja idealnie, perfekcyjnie pokazuje scenariusz dla linii roboty dla mnie. Ale poza tym, this is why I won't change it for everything. Ale tak poza tym, to jest właśnie to, dlaczego nie zamieniłbym tego na nic innego. Liga baseballowa holistycznego imperium. You can brawl, you can kill, you can take your glove and even smother a guy, hence it's a true sport. Przetłumaczcie sobie to sami, bo to jest pojebane. Ale ogólnie chodzi o to, że możesz zrobić wszystko i on uważa, możesz nawet zabić człowieka w czasie meczu baseballu i to jest właśnie prawdziwy sport. Możesz nawet biec ze swoim własnym kijem baseballowym i wytłuc wszystko z swoich śmiesznych oponentów. To jest tak intensywne, to widzieć tą grę. Moim ulubionym graczem jest Ozzie Aldozat. Obecnie ma streak, czyli tą taką, wiecie, killing streak, jak to w niektórych grach bywa, gdzie killing streak 10 zabitych w 9 meczach. 10 zabitych. To całe holistyczne imperium to czyste gówno. Ale zapłaciłbym, żeby zobaczyć jedną z tych gier. Ha! Wiedziałem! Widzisz? To jest najlepszy ze sportów ever! Szkoda, że nie będziesz miał... że nigdy nie będziesz miał szans. Czego szukaliście w naszym laboratorium? Z racji tego, że to jest wyrwanie zębów, to najpierw skłammy. Chcieliśmy ukraść cały wasz intel, jaki tylko mogliśmy od holastycznego imperium. Od imperium holastycznego. Informacja jest siłą. Kolejne pytanie. Gdzie jest wasza główna baza? Pomyślmy. To będzie bolesne. I to kurewsko bolesne, wyrywanie zębów. Bardzo bolesne. Dobra. Burden. Nie mogę sobie wyobrazić, gdzie tacy idioci jak wy mogą się ukrywać. Jack. Pomyśl. Ponieważ ty się trzymasz lepiej i chyba nie zaatakują w tym momencie Burdena. O kurwa. I Burdena, i Jacka. To nie jest najlepsze w lesie? W opuszczonym więzieniu? No dalej! Tell me where you're all hiding. Powiedzcie mi, gdzie się chowacie. Dobra, Burden, błagaj o życie. Błagaj, bo to wygląda kiepsko. Myślę, że nie wytrzymam więcej. Okej, mamy sporo czasu. Oddychaj. Musicie sprzedać swoich ludzi prędzej czy później. Powiedz mi, gdzie oni są i przerwę wasze cierpienia. Pierdol się, laj. Fuck, nie mogę skłamać, mam 70%. Dobra, pomyślmy jeszcze raz. Dobra, jeżeli to nas zabije, to naprawdę się... Kurwie. Zostało nam mało zębów, ale... Mogą nam też równie dobrze... Gdzie są wasze główne... Mamy 100% na kłamstwo, dlatego znowu wybłagajmy o litość, żeby nas nic nie robiliście. Irving, jesteś tak blisko od zabicia mnie. Okej, mamy sporo czasu, oddychajcie. Mam dość. Aleksander, czy włożyłeś te piwa do lodówki? Naprawdę chciałbym użyć na pewno bym jedno z nich teraz wziął. Enjoy them. Dzięki, stary. Przyniosę ci jedno, jeżeli przetrwasz miesiąc. No dobra, mamy na początek następnego dnia 100% na... Na co? Na to, że skłamiemy. I znowu nowy tekst od Jacka.
Dlaczego wybraliśmy życie w bólu? Dlaczego nie możemy po prostu żyć na farmie z ciepłymi wschodami słońca i chłodnymi wieczorami? Moglibyśmy uprawiać zboża i być z dala od tego wszystkiego. Moglibyśmy. Cóż, powinniśmy. Ale powiem ci coś. Jestem pewien, że jeżeli nawet to przetrwamy, wrócisz do gry. I byłbym głupcem and the fool that I am. I będąc takim głupcem, jakim jestem, pójdę za tobą. Cóż, nie mogę temu pomóc, Jack. Poza tym nie wiemy zupełnie nic na temat uprawy zbóż. Czy też innych w ogóle crops, to są ogólnie zboża, wszystkie uprawy, że po prostu nie byliby dobrymi rolnikami w tym sensie. Mogę wam, chłopaki, zaoferować masaż albo coś w tym stylu? Nie! Zatrzymaj się. Mam dosyć ludzi, którzy mnie dotykają. Okej, ale to była oferta o limitowanym czasie. Nie mogę myśleć o innej sytuacji, w której mógłbym... W którym mógłbym dać masaż dwóm przepoconym kolesiom. Co mam przynieść wam jutro? Informacje czy healing kit? Wiecie co? Przy naszych obecnym stanie kłamania... Wiesz co? Informacje nam przynieść. Zrozumiałem. Tu macie medycynę, która sprawi, że wasze bla bla bla... Gotowe. Do zobaczenia jutro. W ogóle najlepsze jest to, że on pojawia się... Że Liam pojawia się... znikąd. Dzień dobry. Że Liam pojawia się znikąd, wychodzi z tych kanałów wentylacyjnych, czy nawet podbudówki pod... która trzyma kable pod sufitem, a potem sobie wychodzi głównymi drzwiami. I dzisiaj będzie przypalanie, moi drodzy. I na pewno to było w tym dniu, na pewno mieliśmy przypalanie, jestem tego pewien. Gotowi na następną sesję? Wiecie, to ciężka robota, torturowanie ludzi. Ale mówię prawdę. I enjoy it. Naprawdę to lubię. Ale naprawdę bywa czasami trudna. Najtrudniejszą rzeczą jest... Najtrudniejszą jej częścią jest to, kiedy staje się nudna. Powiem wam coś. Designowanie to ciekawych tortur, rutyna wymyślania, designowania śmiesznych tortur jest po prostu bólem, wrzodem na dupie. To jak stare małżeństwo, naprawdę. Zaczynasz myśleć o nowych metodach zaskoczenia swojego małego kochanie. I nawet tego nie zauważasz, kiedy kończysz ubrany w strój marynarza ze straponem pukającym do twoich drzwi. Wiesz, nigdy nie byłem żonaty, ale Aleksander był. Powinieneś posłuchać jednej z jego... z historii jego ex-człowieku. Ale hej, pogadajmy o was. Gdzie jest wasza siedziba?
I teraz się zaczyna to, co jest ciekawe, ponieważ on kilkakrotnie pyta nas o to samo. Prawdziwa osoba torturująca czekałaby, abyśmy właśnie, pytałaby nas, wiecie, gdzie są wasze, gdzie jest wasza baza? Jest tu i tu, dobra. Następne pytanie. Gdzie jest wasza baza? Jest tu i tu. Wcześniej powiedziałeś, że gdzie indziej. A, bo w sumie jest tam. Czyli poprzednio kłamałeś. Aha, mogę cię przypalić za karę. No, tak mniej więcej by to wyglądało, ale okej. Okay. Burden. Na początku skłamy, bo mamy na to 100%. Chowamy się w głębokiej jaskini, ulokowanej na planecie Sinsois. To bardzo nieprzyjazne, jej nieprzyjazne środowisko utrzymuje nas bezpieczny od większości rządów. To ma sens, następne pytanie. Dla kogo pracujecie? Pomyślmy. Ej, jesteś głuchy? Ta rękawica może być naprawdę wrzodem na dupie. Powiedz mi o swojej organizacji. I teraz Lai. Niech Jack. Wiecie co, musimy to rozegrać poprzez przemyślenie. Przemyślmy to. Ej, jesteś głuchy? Przypalili nas. To bolało. Dobra. Niezbyt wielu ludzi ośmiela się wyzywać, rzucać wyzwanie Imperium Holastycznemu, więc... skąd jesteś? Skąd się biorą tacy idioci jak wy? Pomyślmy. Ej, jesteś głuchy? Powinniście być dumni ze swoich akcji. Pozbądźcie się chociaż trochę z tej swojej. Pozostawcie sobie choć trochę tej małej dumy, która jeszcze wam pozostała, i powiedzcie mi nazwę swojej frakcji. Mamy 88% na skłamanie, więc skłammy. Jesteśmy ludźmi opresjonowanymi przez Imperium Holastyczne. Dobra, następne pytanie. Co planowaliście zrobić z naszym Intelem, który wykradliście z naszej bazy danych? Bla, bla, bla. Pomyślmy. Ty zostaniesz przypalony. To jest pewne. Trust me. Co wasza organizacja? Jack, błagaj. Jeżeli nie przestaniesz, będziecie przysłuchiwać ciało. Dobra, okej. Mamy sporo czasu, oddychał. Nie ukradłbyś samochodu? Nie, powtarzalny tekst, dobra. Pomyślmy. Ej, jesteś głuchy? Ta rękawica może być bólem na dupie. I koniec dnia. Gratulacje, przetrwaliście kolejny dzień. Nie dasz nam żadnej nagrody? Oczywiście, co chcecie? O kurwa. Ostatnim razem, jak to się pojawiło, to następnego dnia mieliśmy ścianę. Mam nadzieję, że tym razem będzie to chociaż to cholerstwo, czyli siekierka, bo ja już mam strach przed ścianą. Ostatnim razem po prostu spierdoliłem sprawę dzięki ścianie, strachowi przed tym, że może rozerwać Jacka na pół. Myślałem, że wytrwa dłużej. Niestety wytrwał tylko dwa przekręcenia na ścianie. What if we just... Co jeżeli po prostu umrzemy? Nie próbując walczyć. Przykro mi, Jack. Ale potrzebuję cię żywego. Zabiję cię... I kill you when we escape. Zabiję cię, jeżeli stąd uciekniemy, jeżeli będziesz tego chciał. Ale nie będę miał szansy na zrobienie tego, but I don't have a chance if I have to resist this madman's wrath alone. Ale nie będę miał szansy, jeżeli będę samemu musiał się przeciwstawić
gniewowi tego szaleńca. Okej. Last favor I do for you. Okej, ale to jest ostatnia przysługa, jaką tobie robię. Dobra. Jednym słowem spieprzyliśmy troszeczkę, bo mamy jakieś 88% na skłamanie. I Liam przyniesie nam teraz informację. I ta informacja da nam tak naprawdę to, że dobijemy do 100%. Więc... here he is, my favorite blond. Oto jest mój ulubiony blondynek. Myślałem, że to ja jestem twoim ulubionym blondynkiem. Nie walczcie o... nie walczcie między sobą z mojego powodu. Wy dwa jesteście moimi ulubionymi zakładnikami, którzy muszą być wolni. Co powinienem przynieść wam to jutro? Healing kit. Zrozumiałem. A to jest trochę przydatnego intela dla was. Niektórzy z wrogów Imperium Holastycznego mają sklep, gdzie... Mercenaries. Mercenaries to są osoby, które są wyjęte spod prawa, ale służą niektórym z imperiów, czy też niektórym z ludzi, których po prostu stać na to, żeby ich wynająć i żeby dla nich pracowali. To jest takie najemne wojsko, najemnicy chyba to jest polski odpowiednik, ale powiedziałbym, że nie do końca. Mercenaries nie równa się do końca najemnikom w tym konkretnym przypadku, bo to jest deep sci-fi, a w deep sci-fi mercenaries to nie są tacy zwykli najemnicy, no ale dla ułatwienia powiedzmy, że to są najemnicy, okej? Którzy sprzedają, sprzedający informacje. Okej, no to mamy już coś. Mamy już coś i... Proszę, niech to nie będzie ściana. Kurwa, to jest ściana. To jest moja zmora, moi drodzy. To jest moja zmora, ściana. Nienawidzę jej. Wiesz co Aleksander... Czy wiesz, że Aleksander lubi chomiki? Kocha chomiki? Jak słodko. How sweet. Sweetaśnie wręcz. He was an entire... ma całą kolekcję beznogich, bezocznych, bezzębnych, bezwłosych, bezmózgich chomików. Not all at the same... Nie wszystkie w tym samym czasie, człowieku. Każdy z nich są kustomizowane z delikatnością. Właściwie... I can introduce him to the hobby. Właściwie to samemu przedstawiłem go do tego hobby. Pamiętam... I remember as a kid a hamster was one of the best gifts no one ever gave me. Pamiętam jak za dzieciaka... Ojeju, hamster. Widzicie, to jest ten problem mój, że zapominam polskich słówek, które przed chwilą użyłem. Że chomik był jednym z najlepszych prezentów, którego nikt mi nie dał. It really brought out my passion for torturing at an early age. Naprawdę przyprowadziło to moją pasję dla torturowania w młodym wieku. Nigdy nie zapomnę futrzastego pana Dimitriego. Co za słodziak, który... what a lovely set of screams he had. Jakiś słodki arsenał krzyków, czy też pisków on miał. A ty? Kiedy zaczniesz krzyczeć? To nie będzie takie łatwe. This isn't going to be easy, Irving. To nie będzie takie łatwe, Irving. Myślę, że mamy siłę co najmniej 10 tysięcy chomików. Więc... Co... Jaki leniwy... Dobra. I teraz się zaczyna nasz problem. Bo nie możemy nic zrobić z Jackiem.
Burden. Burden, nie możemy nic zrobić z Jackiem. Jack nie może nic mówić. Działamy tylko Burdenem. Burden, musisz skłamać. Na początek. Chcieliśmy ufundować naszą sprawę, sprzedając klasyfikowane informacje. Dobra. Kim jesteście? Burden, pomyśl. Inaczej, zróbmy jedną rzecz. Zróbmy provoke. Jeżeli w czasie provoke nie... Raz zrobię provoke. Jeżeli klikając provoke oberwie tylko Burden, a nie oberwie Jack, wówczas mam sposób, myślę, że mam sposób, jak przetrwamy ten dzień. Dlatego provoke. Dalej, Słabeuszu. Uwolnij zabawę. Znalazłem sposób. Alleluja. Dobra. Czyli mamy sposób na przetrwanie tej misji. Nazywam się Irving McAllister. Widzisz? To nie takie skomplikowane, więc... Burden. Pomyśl. Damy jedno pomyślenie. Jeżeli to rozciągnie... Jeżeli to rozciągnie Jacka, to dupa. Ale pomyślmy jeden raz. Jeden raz muszę pomyśleć. No nie ma bata. Pomyślmy. Hej, jesteś głuchy? Właśnie. I nie możemy teraz już nic spierdolić. Dobra, oberwaliśmy. Powiedz mi wasze imiona. Burden, mamy 42% na skłamanie. Więc sprowokujmy. Sprowokujmy Irvinga, żeby nas uderzył. Dalej, uderz mnie, blondasku. Chcę dokładnie wiedzieć, z kim mam do czynienia. Burden krwawi, więc możemy błagać. Nie raszuj tego. Mamy cały czas we wszechświecie. Okej, mamy sporo czasu. Oddychaj. Dalej. Bądź łaskaw i powiedz mi, kim jesteście. Provoke. No nie mamy innego wyjścia. Musimy go sprowokować. Nie marnuj czasu i zacznij nas obijać. Jeżeli Burden zginie, to zakończy tą misję. Alexander! Czas na naszą tajną broń! Przynieś czerwonoostrzane kraby. Nie! Czekaj! Mieliśmy je na kolację poprzedniego dnia. Kurwa! Przykro mi, zabójco much. Widzimy się jutro. Przetrwaliśmy. Jack przeżył. Kurwa mać, udało się. Dobra. Okej. Pizza. Czy coś powiedziałeś? Umieram z głodu. Powinieneś spróbować ugryźć jego pięść następnym razem. Mięso to mięso. Zauważyłeś, że zaczynasz ostatnimi czasy mówić sporo kawałów o kanibalizmie? To nie był żart. Liam, powiedz się, że zamówiłem medykamenty. Wyglądasz jak gówno. Tylko nie umieraj. Tylko mi tutaj nie umieraj, cholera. Nie martw się. Abraham nie pozwoli mi tutaj umrzeć. Dobrze. Potrzebujecie wspierać się nawzajem. Praca zespołowa uczyni te tortury o wiele łatwiejszymi do... O wiele łatwiejszym do zniesienia. If I bit the dust. Jeżeli będę gryzł piach, będzie musiał sprostać tej brutalności samemu. Cóż, każda motywacja jest dobra, patrząc na
na obecne okoliczności. Co powinienem przynieść wam jutro? Szczerze? Informacje. Dobra. Dobra, dostaliśmy medykamenty. Teraz Jack będzie musiał troszeczkę popracować. A, wróciliśmy do pełni zdrowa. Trzymajcie się, przyjaciele. Nie martw się, będziemy w pobliżu. No i gdyby się gdzieś wybierał Jack i Burden, to w ogóle by było ciekawie. Dobra. Pytanie moje brzmi, ile jeszcze dni jest przed nami? You know something I envy from free guys like you? Wiecie, czego zazdroszczę takim wolnym chłopakom jak wy? Nie musieć oglądać... Nie zdążył powiedzieć, kiedy Irving mu przerwał. Lubicie gry? Naprawdę lubię gry hazardowe. Samemu naprawdę lubię gry hazardowe. Jesteście zaznajomieni ze starymi brońmi prochowymi? Cóż, to tutaj to siedmiostrzałowy, szczęśliwy rewolwer. Był w mojej rodzinie od pokoleń. Old fellas from Earth had a game called Russian Roulette. Starzy przyjaciele z ziemi mieli grę, którą nazywali rosyjską ruletką. Nie wiem, co oznacza słowo rosyjska. Musi oznaczać kolesia, który to wymyślił. Tak, jasne. To nie ma znaczenia. Co jednak ma znaczenie, jest to, co się stanie, kiedy ułożę jedną kulę do środka tej broni. Skieruję tą dziecinkę na waszą twarz i zadam wam pytania. Jeżeli będę lubił to, co usłyszę, nie pociągnę za spust. W przeciwnym razie będziecie w dłoniach pani szczęścia. Jesteście gotowi? 1/7 szans na wystrzał. Kim jesteście? Przemyślmy to. Hej, jesteście głusi? Showtime! Macie 1/6 szans na wystrzał. Nazywam się Irving McAllister. Widzicie? To nie takie skomplikowane, więc mamy mu powiedzieć, kim jesteśmy. Pomyślmy. Hej, jesteście głusi? Showtime! Macie 1/5 szans na wystrzał. Powiedzcie mi swoje imiona. Burden. Mamy 100% na kłamstwo. Wiecie, co zrobimy? Provoke. Nie, beg. Poprośmy, żeby nie popychał tego dalej. Irving, jesteś bliski zabicia mnie. Może nie jesteś zaznajomiony z konceptem tortur? Showtime! Zresetujmy zabawę. Macie 1/7 szans na headshota. Chcę wiedzieć dokładnie, z kim mam do czynienia. Burden, skłam. Nazywam się Samuel Kineas, a on jest Orson Blomkowicz. Jesteśmy rebeliantami z pustyni Legin. To ma sens, nieprawdaż? Nie wiem, następne pytanie. 1/7 szans na wystrzał. Kto jest waszym bossem? Pomyślmy. Hej, jesteście głusi? Showtime! Macie 1/6 szans na wystrzał. Powiedzcie mi wszystko o swoim liderze. Jack! Nie, Burden. Burden, pomyśl. Hej, jesteś głuchy? Jesteście głusi? Showtime! Aleksander, bolą mnie, moje plecy mnie dobijają. Nazwijmy to dniem. Widzicie? Też tego nie lubię. Krzywdzić was. Ale kurna, jeżeli chcecie zgrywać herosów, bohaterów,
Moim obowiązkiem jest wybić wam każdą ostatnią każdy ostatni fragment życia z was. Mam nadzieję, że rozumiecie. Chcesz usiąść? Możemy się zamienić miejscami, cokolwiek sobie życzysz. O, nie, proszę! Byłbym okropnym gospodarzem. Uczyniłoby mnie to okropnym gospodarzem. Odpocznijcie, kochanieńcy. I następny dzień, moi drodzy, przetrwaliśmy! Wow! Z tego, co zauważyłem, ostatnio byłem zrage'owany w tym momencie już, ale zauważyliście, że drugi raz, 2 na 2 razy, czyli na chwilę obecną 100%, za każdym razem, znaczy 100% na chwilę obecną, mieliśmy szansę na to, że... Znaczy się inaczej. Na chwilę obecną 100% tego, co przeszedłem i co udowodniłem wam na wizji, że ta rosyjska ruletka to jest tak naprawdę straszak. Jakoś ja nie czułem presji i tu pojawiają się w moim mniemaniu błędy tej gry, bo tak naprawdę ta rosyjska ruletka, bardziej się bałem tego wystrzału, że usłyszę go nagle i po prostu zlęknę się, że ta broń wystrzeliła. Nie tego, że Abraham, czy jak to woli, sierżant Burden może zginąć, albo że Jack może zginąć, tylko po prostu bałem się strasznie tego wystrzału, samego dźwięku. I to nie była jakaś psychoza czy coś w tym stylu. Właśnie tu jest ten problem, że tak jak w poprzedniej misji była ta presja, że chcemy pozostawić przy życiu jak najwięcej zakładników, tak w tej misji presja tego, że chcemy pozostawić przy życiu sierżanta Burdena i Jacka jest mniejsza. Co prawda fakt faktem, chcę, aby obydwoje przeżyli, ale nie mam jakiejś takiej presji, że jeżeli na przykład Burden zginie, to będę zezłoszczony. Bardziej będę zezłoszczony, jak Jack zginie. No ale to już swoją drogą. Dobra. Czy nigdy nie tęsknisz ze swoją rodziną? Nie jestem takim typem człowieka. Walcząc dla Federacji Konstelarnej, Ekuka, Xenoliferów. To więcej niż dekada walki. Nie myślisz, że zrobiliśmy wystarczająco dla tego uniwersum? Masz rację. Powinieneś przejść na emeryturę do jakiegoś miłego miejsca, kiedy wydostaniemy się z tego burdelu. Ta? Ale co z tobą? Ja po prostu siebie nie widzę na kanapie. Liam, cieszę się, że przyszedłeś. Dasz nam informacje teraz, alleluja. Cześć chłopaki, jakieś wieści? Nic interesującego. Cóż, słyszałem, jak matka Aleksandra była... Mother was a half-breed. Była half-breed offering from a Yorgal Titan. Half-breed, czyli w połowie była krzyżówką oferowaną od Tytanów Yorgal. Czy to w ogóle możliwe? Tak. Uwierz mi, ci goście, siła tego gościa nie jest ludzka. Przykro mi to słyszeć. Co powinien wam przynieść jutro? Informacje, wiecie co, pójdziemy z chociaż healing kit. Trzymamy się dobrze. Wiecie co, informacja, niech będzie. Zrozumiałem? Okej, okay. Tu jest trochę przydatnych informacji dla was. Jeżeli powołacie się... Nie. You recall the Kashmir Bandit film. Kojarzycie... rodzinę bandytów Kerschmidt, prawda? Cóż, Imperium Holastyczne wystawiło za ich głowy naprawdę sporą, wiecie, nagrodę za ich głowy. Teraz pytanie, co dzisiaj przygotują nam z tortur?
Witamy z powrotem kolejnego dnia w naprawdę... Co jest, Aleksander? Nie patrz tak na mnie. Już dyskutowaliśmy o tym. Aleksander Irving Show nie brzmi dobrze. Poza tym, ja jestem jednym, który odwala całą gadaninę do tej pory. Spytajmy naszych gości, co oni sądzą. Myślę, że Aleksander i jego wkurwiający przyjaciel jest lepszym tytułem. Okej, zapłacisz za ten komentarz. Kto jest waszym liderem i co planuje? Co będziecie nas dzisiaj okładać? Dobra, najpierw prowok. Nie marnuj naszego czasu, po prostu zacznijcie nas obijać. Imię waszego lidera zaczyna brzmi jak gówniany rebelian, prawda? Popraw mnie, jeżeli jestem w błędzie. Jack, sprowokuj. No dalej. Give it to me, baby. To jest akurat odniesienie. Więc jakie jest imię waszego lidera? To nie jest po prostu to po prostu imię. Nikogo nie skrzywdzi prócz was. Burden, sprowokuj. A taka mała dziwka jak ty nie wyciśnie z nas wszystkiego. Kto jest waszym szefem? Prowok. Czy zdejmiesz ten śmieszny hełm? Czy zdejmujesz ten śmieszny hełm przed tym, jak idziesz spać? Powiedzcie mi wszystko o swoim liderze. Szczerze, następnego dnia dostaniemy informację. Skłam! Naszym liderem jest Brian Kerschmidt, również znany jako niszczyciel Imperium. To brzmi sensownie, prawda? Nie wiem, następne pytanie. Czego szukaliście w naszym laboratorium? To już się powtarza, dobra. Teraz będziemy myśleć. Jack, myśl. Hej, jesteś głuchy? Jesteście głusi. Co wykradliście z naszej bazy danych? Pomyślmy. Hej, jesteście głusi? Dlaczego jesteście zainteresowaniami dlaczego byliście zainteresowaniami badaniami z naszych laboratoriów? Prowok! Jack, sprowokuj. Give it to me, baby. Znowu to samo. Powinniście respektować prywatność innych. Burden. Jack, pomyśl. Sprowokuj, znaczy się. Znowu ten sam tekst. Powiedzcie mi, co znaleźliście w naszych laboratoriach. Burden, przemyśl sprawę. Jesteście głusi. Czego szukaliście w naszych laboratoriach? Zobaczcie, że te healing kity, dwa, które wzięliśmy, czy też jeden, zauważcie, jak podniósł nam zdrowie. Okładają nas pięściami i tak naprawdę to nic nam nie robi. Zobaczcie, jak dobrze się trzymamy. Więc skłammy, albo jeszcze raz wiecie co, pomyślmy. Ej, jesteście głusi? Proszę, tylko niech to nie zakończy dnia. Co ukradliście z naszej bazy danych? Dobra, pomyślmy, znaczy się skłammy. Chcieliśmy wykraść informacje, no ba. Gdzie są wasze główna siedziba? Burden, sprowokuj. I tak dostajemy następnego dnia, wiecie, informacje, bo o to poprosiłem. Gdzie tacy idioci jak wy mogliby się chować? Burden, sprowokuj jeszcze raz. Zaczynaj. Zaczynam zasypiać tutaj. To znowu jest powtórka, prowok. Dlaczego nosisz okulary przeciwsłoneczne w piwnicy? Dobra. Błagajmy o to, żeby nas nie bił. Proszę, przestań, albo umrę. Okej, mamy sporo czasu, oddychaj. Cóż, będziecie musieli nam wybaczyć na chwilę. We are meeting these two hot new trainees. Spotykamy się z tymi dwoma nowymi, gorącymi trenerkami. O! To mi przypomniało.
że prawdopodobnie wkrótce was zabijemy. Jeżeli... if the day goes smoothly, I'm gonna need that chained wall. Jeżeli randka pójdzie gładko, będę potrzebował tej ściany z łańcuchami. Okej. Irving jest sadomaso, jednym słowem. No nie dziwmy się, w końcu przebywa 24/7 z Aleksandrem, który chyba lubuje się w straponie czy w innych kinki, sex stuff, ze względu na ten hełm, który cały czas nosi. Okej, Jack, wiesz, tęsknię za główną bazą Everdusku. Nigdy więcej nie wspominaj tego imienia, kiedy wciąż tu jesteśmy. Pamiętaj, cokolwiek się stanie, nigdy, przenigdy nie zdradź naszych prawdziwych tożsamości. Wiem, wiem. Weź wyluzuj, chłopie. I przyszedł Liam. Liam, masz dzisiaj dla nas informacje i od skłamania zaczniemy następne. Wow, 55 minut w odcinek, 56 już prawie minut w odcinek, a my się niczego na razie nie dowiedzieliśmy. Jeżeli my naprawdę będziemy musieli przetrwać te 20 dni, bo gra tak sobie zadecyduje, to ja się tu okocę, a nie przejdę tą misję za jednym razem. Będę musiał to podzielić rzeczywiście na dwa odcinki, bo będzie się to ciężko oglądało, ale może w tym odcinku jeszcze się uda. Dlaczego zawsze przychodzisz do nas czy też dostajesz się do nas przez sufit, ale odchodzisz drzwiami? Właśnie to jest to, co ja samo też chciałem spytać ciebie, Liam. Nie ma możliwości, abym mógł się z powrotem wspiąć. Mógłbyś ukraść linę. Dobry pomysł. Następnym razem poszukam liny zamiast medykamentów. Co powinien wam przynieść jutro? Healing kit, bo dawno go nie mieliśmy. Zrozumiałem. O, i tutaj trochę przydatnych wiadomości. Mają sporo informacji na temat planety Sinsois. Sinekos. Powiedzmy, że to jest planeta Sinekos, ok? Myślę, że szukają tam aktywności rebeliantów. Cóż, ciekawe, co dzisiaj będzie za tortura. Znowu ściana, kurwa mać. Możesz sobie myśleć, dlaczego ktoś taki jak ja skończył będąc torturzystą. Torturzysta! Deal with it! Neologizm, niech będzie, że torturzysta. Kurwa, tworzę neologizmy w czasie grania. Ja pierdolę, do czego to doszło, ale okej! Nie lubię tego typu pytań. Implikują, że bycie osobą torturującą, czy też jak to woli, katem, jest złe. Ale wiesz, tortury to sztuka. A to już mieliśmy ostatnio. Dobra. Przestań, Irwin, już zaczynasz mnie wkurwiać. Już współczuję i Burdenowi, i Jackowi, bo kurwa tak przynudzasz, że ja wiem, dole. Dobra, ale będziesz nas przypalał, tak? Więc mamy trochę więcej czasu na kłamanie i inne pierdoły. Naprawdę. Gdzie jest wasza kwatera główna? Burden. Skłam 78%. Nie, pomyślmy. Ej, jesteś głuchy? Kurwa, nie mogę myśleć. Zapomniałem. O ja pierdolę. Dobra. Uwierz mi. Naprawdę tego nie chcesz. Gdzie jest wasza główna kwatera? Sprowokuj! Dalej! Dobra, to też już było. Kurwa, po jajach to boli. Nie mogę sobie wyobrazić, gdzie tacy idioci jak wy się chowacie. Znowu sprowokuj. Nie, najpierw... Dobra, sprowokuj, bo to... Dalej, ciniasie. Uwierz mi. Nie chcesz, żebym to robił. W lesie, bla, bla, bla. Beg, bo krwawimy, więc powinien wysłuchać naszych próśb i błagań. Okej, mamy sporo czasu mamy sporo czasu. Oddychaj. Powtarzasz to samo, dobra. To jest tak.
jeżeli go prowokujemy, to nie odpoczywamy, z tego co już zauważyłem. Jeśli, bo to jest tak jakby akcja na prowokację, jeżeli nam się nie uda, wtedy on nas atakuje. Znaczy, jeżeli byśmy skłamali i tak dalej, to wtedy oberwiemy od niego. Jeżeli teraz będziemy myśleć, to on oberwie i to się skończy tym, że go rozerwie na pół. Czego nie chcę, bo godzinę już gram. Ten odcinek ma już godzinę, moi drodzy. I gdyby teraz on umarł, to chyba bym po prostu wyrage-quitował z tej gry, już więcej do niej nie wrócił. Nie, nie zrobiłbym tego wam, jak robią inni let's playerzy, jak mają już rage-quita na daną grę. Bo nie wiem, pojawia się w grze głupi błąd, którego nie mogą naprawić sami, ale gdyby poszli do community umie naprawić ten błąd, to sorry Winnetu, ale naprawdę da się naprawić większość błędów w grach. Wystarczy pójść do community i poprosić ich o to, żeby pomogli. I teraz nie pamiętam, czy przez to całe gadanie, czy on już rozgrzał to cholerstwo, czy za chwilę nas przygrzeje, czy nie. Provoke, niech będzie. Sprowokuj. Taka mała dziwka jak ty nie wyciągnie zbyt wiele od nas. Uwierz mi, nie chcesz, żebym tego użył. Naprawdę, czy wy nawet macie jakąś kwaterę główną? Skłammy. Bo poprzez skłamanie odpoczniemy i dzięki temu będziemy mogli go sprowokować i potem błagać o litość. Właśnie, i będziemy mieli turę, zyskamy. Ukrywamy się, bla, 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 bla. To już było. Dla kogo pracujecie? Provoke, nie możemy myśleć, bo rozpołowią nam Jacka. Dobra. Uwierz mi, naprawdę nie chcesz, żebym tego robił. Powiedz mi o waszej organizacji. Jeszcze raz, Provoke. Dalej, Słabeuszu. To jest kurewsko bolesne. Przypalanie... Cholera, muszę się wysrać. Aleksander, powiedziałem ci, że powinniśmy... iść na to, na ten jalapeno to jest, moi drodzy, rodzaj takiej bardzo ostrej papryczki, a jak wiecie, dobry kebab piecze dwa razy. Domyślcie się, o co mi chodziło. Widzimy się jutro, amigos. Burden, wiesz, jak to mówią, jedz ogień, sraj łzami. Zgadza się. Przy jalapeno to jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne. Why are all the dlaczego wszystkie osoby, które torturują, muszą być psycholami? I don't think... nie wiem, czy empatia jest wartością, która cokolwiek znaczy w tej... w tego rodzaju pracy. Cześć, Liam! Przyniosłeś nam może medykamenty, chłopie? Jeżeli tak, to bym się bardzo cieszył. Sorry za opóźnienie. Czy wszystko gra? Tak długo jak... tak długo jak cię nie złapią, ciągle mamy szansę. Nieźle. Nie złapią mnie. Obiecuję. Co powinien ci przynieść jutro? Wiecie co? Informacje. Zrozumiałem. Medycyna powinna wam pomóc z waszymi ranami i tak dalej. Wróciliśmy do 100%, plus mamy kolejny upgrade życia, bo medykamenty, tak jak wcześniej powiedział Liam na samym początku i co mówiłem również w poprzednim odcinku, medykamenty podnoszą nam poziom życia. Painkillery sprawiają, że możemy więcej wytrwać, to znaczy, że jak na przykład normalnie mamy powiedzmy 100 życia i nie wiem, kiedy zostaniemy uderzeni pięścią przez Irvinga albo Aleksandra, zabiera nam to 20 życia. Kiedy weźmiemy painkillery, to jednorazowo przez jeden dzień zabiera nam okładanie pięścią nie 20 życia, a 10 życia, dla przykładu. Ale wolniej się leczymy w następne, tego dnia i następnej nocy.
Zaś jeżeli weźmiemy healing kity, no to zamiast 100 życia, za każdym razem, kiedy dostajemy healing kita, życie nam się podnosi stopniowo. Czyli jeżeli weźmiemy raz healing kita, mamy 110 życia, drugi raz 120, trzeci raz 130 i tak dalej, i tak dalej. Możemy wytrwać dłużej poprzez to, że mamy więcej życia. Ale jeżeli jakaś tortura zabiera nam 60 życia, to ona będzie nam zabierać to 60 życia. Jeżeli wzięlibyśmy painkillery, zabierałaby nam 20 życia, więc wiecie, to jest takie, taka naprawdę, trzeba pomyślunku i zastanowienia nad tym, co bierzemy. Ja biorę informacje oraz biorę medykamenty, bo dzięki informacji możemy przetrwać dłużej, a dzięki medykamentom również możemy przeżyć dłużej. Nie przetrwać, tylko przeżyć. Przetrwanie to w ciągu jednego dnia. Możemy przetrwać jeden dzień, a przeżyć możemy całe tortury. Mam dosyć tego głupiego gówna, które wypowiada blondasek. Dobra, mam nadzieję, że to będzie ostatni dzień, albo coś w tym stylu. Albo chociaż będziemy mieli nową torturę, bo na razie widzieliśmy już wszystko. Dubidu, dubida, dubidu, yeah. Dubi, baby, dubia, yeah. Chłopie, jak mi brakuje jakiegoś karaoke. Czy lubicie karaoke? Dubidu, wyrwać wam oczy z oczodołów. Przykro mi, chłopaki, ale tym razem to jest na poważnie. Jeżeli nie powiecie mi tego, co chcę, odetnę twojemu koledze rękę. To będzie proste. I kurde, dwa razy nacisnąłem i coś jeszcze powiedział. Pewnie nas się spytał o coś. Mamy 10% szans na skłamanie. Pomyślmy. Hej, jesteś głuchy? Kurwa, on będzie mu odcinał rękę siekierą. O ja pierdolę. Ile? 3 ciosy, żeby mu odciąć tą rękę? Ja pierdolę. Powinieneś być dumny ze swoich akcji. Dobra, zachowaj tą resztkę dumy, która ci pozostała i powiedz mi nazwę swojej frakcji. Pomyślmy jeszcze raz. Hej, jesteś głuchy? Kurwa, uciął mu tą rękę. Dwa razy. Jestem z tobą, Jack. Chłopie, przepraszam. Jesteś pewny, że twoja gówniana organizacja terrorystyczna, że sekrety twojej gównianej, że waszych gównianych terrorystów są warte ręki? Dam wam odpocząć, ale lepiej zacznijcie przygotowywać się na spowiedź, na jutrzejszą spowiedź, ponieważ jutro zacznę pracować z waszymi oczami. Dobra, przeżyliśmy ten dzień i mamy informację na następny. Jack, sorry za to, że ci ucięli rękę, ale czasami zastanawiam się, co robimy ze swoimi życiami. Te łańcuchy, na które zaczynają dawać mi do myślenia na temat różnych rzeczy. Wiesz, nie mam nadzieję, tylko chciałem powiedzieć, byliśmy z Xenolife, jesteśmy z Xenolife'erami 3 lata. Do dnia dzisiejszego jesteśmy z Xenolife'erami od 3 lat. I oczywiście, dobra, to już było ostatnio. W ostatnim odcinku już o tym mówiliśmy, więc nie widzę sensu, żebyśmy o tym rozmawiali. Ale Jack, sorry, że straciłeś rękę, chłopie, ale ważne, że będziesz żył. Dobre wieści! Otrzymałem zakodowaną wiadomość, czy jak to woli, zaszyfrowaną wiadomość od naszych chłopaków, i mówią, że będą tutaj szybciej niż myśleli. Tak! Dobra robota, chłopaki! Będą tutaj za 19 dni. Mam pytanie, Liam, do kurde nędzy. Miało być 20 dni. Przeżyliśmy ile? Tydzień?
może ponad tydzień, a ty mi mówisz, że mamy jeszcze przetrwać 19 dni. Liam, teraz to po prostu przepieprzyłeś sobie, już cię nie lubię. Jesteś też blondaskiem, chorym blondaskiem. Ta gra się nade mną znęca, ej. Te to tortury nie dość, że znęcają się nad Burdenem i Jackiem, to jeszcze znęcają się nad graczem. Przetrwają tak długo. Dzień jest dniem. Nieprawdaż? Dzięki, Liam. Co powinienem wam przynieść jutro? Healing kit. Wow! Okej. Okej. Znaleźliśmy sierżanta Burdena. Pozytywne ID przy poruczniku Jacku Maslowie. Jacku Maslow. Jest jeszcze trzeci niezidentyfikowany obiekt. Co powinniśmy robić? Ekuk. Pozostawić go. Ekuk nas uratował! O kurde, jak ja się cieszę. Przeżyliśmy tą misję. Super. Waszym głównym priorytetem jest wydostać sierżanta stamtąd. Zrozumiano. Wracamy do siedziby głównej Ekuka. Sierżant Burden? O kurwa, Ekuk spierdolił całą akcję. Liam teraz wie, że pracujemy dla kogoś innego. O w mordę. Sami spieprzyli własną akcję. No ale nie chcieli pozostawić swoich ludzi, aby albo umarli, albo wydali Ekuk. To by było niebezpiecznie, szczególnie, że Ekuku nie wie nikt, nawet holastyczne Imperium. Ale okej, bogowie obserwowali. Przeszliśmy chapter drugi na łatwym poziomie, bo graliśmy na oryginalnym poziomie. Continue, dziękuję. Alternatywny soundtrack, fajnie. Przeszliśmy chapter drugi na oryginalnym poziomie trudności. W galerii odblokowały nam się koncept arty Aleksandra, Irvinga i Liama. Ani razu nie powiedzieliśmy prawdy. Alleluja. Ej, ale serio, ani razu nie powiedziałem prawdy? Wow. Galeria, odblokowano koncept arty matriarcha i... matriarcha, czyli tego matriarszy, czyli tego statku Xenoliferów, dokonanego przez Dayjob Studio. Właśnie, o grafice w tej grze powinienem się też skupić i chyba opowiem wam o tym bardziej w następnym odcinku, bo w ostatnim odcinku szczerze rzuciłem tylko na temat pixel artów i kto je dokonał, a tak powinienem się troszeczkę bardziej na tym skupić, ale okej. Powiedz więcej niż 8 udanych kłamstw. Galeria. Dziennik Burdena numer 2. Kontynuuj. Okej, teraz porównajmy, co zrobiliśmy, jak postępowali inni i jak my postępowaliśmy. Twoje zachowanie było rozważne. No tak, jak chciałem to zrobić. 54,11% ludzi było samobójcami. 15,43% było tchórzami, a 30,46% postępowało mądrze. Jesteśmy w większości, w tej mniejszości tak naprawdę. Serio? Ludzie, to była dobra, ta misja była łatwiejsza od poprzedniej. Ale była bardziej wymagająca od poprzedniej, no to się nie dziwię. Dobra. Burden otrzymał 50, a Jack 37 punktów obrażeń, czyli najbardziej obity wyszedł Burden z tego wszystkiego. Chwila! Jackowi ucięli rękę i dalej chcecie mi powiedzieć, że to Burden jest bardziej obity po tej misji w moim wykonaniu? 54,31 ludzi dało bardziej obić Burdena. 45,69 dało bardziej obić Jacka. Jesteśmy w większości, nie jestem z tego powodu dumny. Twoim ulubionym żądaniem była informacja i jesteśmy w większości, bo 34,22 to jest ponad 43%, to jest 56,91%. W porównaniu do 43,09%, które brało medycynę.
No, to jest okej. Okay. Jack przeżył. Większość ludzi dało zabić Jacka. Dobra, tego w ogóle już nie rozumiem, ale okej. Okay. Jack stracił swoją rękę, a jesteśmy w mniejszości niestety. Ile ludzi w ogóle, 27,01% w ogóle nie powiedziało prawdy. I tutaj rozkład jest taki, jak widzicie, i tym miłym akcentem, moi drodzy, zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, jak bogowie tym razem obserwowali. I z tego miejsca chciałbym was zaprosić na kolejny odcinek God's Will Be Watching, który okaże się za tydzień o tej samej porze. Jeżeli wam się odcinek podobał, to fajnie by było, gdybyście go ocenili. Jeżeli wam się nie podobał, również możecie ocenić, albo też w ogóle nie musicie oceniać, ale czy to ocenicie pozytywnie, czy też negatywnie, fajnie by było usłyszeć, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. W komentarzach również możecie umieszczać sugestie na temat tej serii oraz co chcielibyście usłyszeć ode mnie, kiedy będę grał, czy mam się skupiać tylko i wyłącznie na grze, na rozważaniach na temat tej gry, czy również chcielibyście usłyszeć moje wywody na tematy inne niż ta gra, a także może chcecie usłyszeć jakieś parę, nie wiem, ciekawostek na temat tej gry, albo chcecie się zadać pytanie odnośnie tej gry, albo dać mi jakąś radę odnośnie tej gry. Wszystko jest akceptowalne w komentarzach, oczywiście prócz spoilerów, przed którymi was przestrzegam, bo spoilerowanie zabawy mnie to mały grzech, ale spoilerowanie innym zabawy to już jest ogromny grzech, do którego nie możemy dopuścić. W każdym bądź razie, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia wkrótce. Bogowie obserwowali. Trzymajcie się. Cześć!